Uwaga, uwaga, czy wiecie, że od 1 stycznia 2024 roku limit płatności gotówką będzie niższy? Przedsiębiorcy będą musieli płacić tylko i wyłącznie gotówką za wszelkie transakcje, których limit zostanie obniżony z kwoty 15 tysięcy zł na 8 tysięcy zł. Co dotyczy konsumentów, wcale nie będą mieli lepiej, albowiem wszelkie transakcje łącznie powyżej kwoty 20 tysięcy zł będą mogły być dokonywane tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej. Nic się przed nikim teraz nie ukryje. Co więcej, w sytuacji, jeżeli przedsiębiorca nie będzie przestrzegał przedmiotowej ustawy, będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowego podatku. W mojej ocenie takie działania będą zmierzały do tego, aby wyeliminować gotówkę z obrotu. Gotówkę, która jest synonimem naszej wolności. Dbajmy o nią, póki jeszcze możemy.